Powiedzmy, że chcemy podzielić 8 przez 4 dziesiąte. Zatrzymajcie film i najpierw spróbujcie sami. Ok, jeden ze sposobów może być taki, że wyrazimy obydwie te liczby w postaci dziesiątych, żeby łatwiej było liczyć, bo ta druga liczba to właśnie dziesiąte, cztery dziesiąte. Jak wyrazić 8 w postaci dziesiątych? Wiemy, że 1 całość to 10 dziesiątych. W takim razie 8 całości, 8 całych to 80 dziesiątych, 8 razy więcej. Zapiszmy w takim razie to działanie w inny sposób. Zamiast 8 możemy zapisać 80 dziesiątych i dzielimy przez 4 dziesiąte. Jeżeli mamy czegoś 80 i dzielimy na równe grupy po 4 tego samego czegoś, to ile mamy takich równych grup? Będziemy mieli 80 podzielone przez 4 takich równych grup. 8 podzielone przez 4 to 2, 80 podzielone przez 4 to 10 razy więcej 20. 8 podzielone przez 4 dziesiąte równa się 20. Inny sposób może być taki, że zapiszemy to dzielenie w postaci ułamka zwykłego. 8 podzielone przez 40 to 8 podzielone przez 40. Zamieniliśmy znak dzielenia na kreskę ułamkową. I możemy teraz licznik i mianownik pomnożyć przez jakąś liczbę, tak żeby pozbyć się z mianownika ułamka dziesiętnego. Możemy pomnożyć mianownik razy 10. I żeby nie zmieniła się wartość liczbowa całego ułamka, to licznik też musimy pomnożyć razy tę samą wartość razy 10. Co z tego wynika? To się równa. W mianowniku mamy 0,4 razy 10, czyli 4. Pozbyliśmy się ułamka dziesiętnego, mamy w mianowniku liczbę całkowitą. W liczniku 8 razy 10 to 80, czyli to samo co przed chwilą: 84, czyli 20. Zróbmy inny przykład, ale niech zamiast dziesiątych będą setne. 48 podzielone przez 0,24 albo przez 24 setne. Znowu zatrzymajcie film i najpierw sami spróbujcie podzielić, a za chwilę zrobimy to wspólnie. OK, możemy zrobić to podobnie jak w poprzednim przykładzie. Tym razem liczba przez którą dzielimy to 24 setne. Możemy więc wyrazić 48 również w postaci setnych. 48 ile to setnych? 1 to 100setnych. W takim razie 48 to będzie 48 razy więcej. 48 razy 100setnych. 48 razy 100 to 4800setnych. I możemy tak zapisać. 4800setnych podzielone przez.

Ale możemy też zamiast 4800 zapisać w liczniku 48 razy 100 i takie dzielenie można też zapisać jako 48 24 razy 100. Ile to jest 48 podzielone przez 24? 48 podzielone przez 24 to 2. 2 razy 100 to 200. Czyli wynik tego dzielenia to 200. Moglibyśmy też wykonać to dzielenie podobnym sposobem jak tutaj. Zamiast zapisywać setne słowami, moglibyśmy zapisać dzielenie jako ułamek zwykły. 48 w liczniku i 24 setne w mianowniku. I wtedy zamiast pomnożenia licznika i mianownika razy 10, tak jak tutaj, pomnożylibyśmy licznik i mianownik prawdopodobnie razy inną liczbę, żeby pozbyć się z mianownika ułamka dziesiętnego. Zastanówcie się przez jaką liczbę można pomnożyć licznik i mianownik w takim ułamku, żeby w mianowniku pozbyć się przecinka, żeby zamiast ułamka dziesiątego w mianowniku była liczba całkowita.